Witam YouTubka bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Sushi. I dzisiaj stwierdziłem, że dla odmiany pomagamy sobie Panie, tutaj proszę o pomoc! mieszkańcom. No właśnie, proszę Co się o stało? pomoc. Córka zaginęła. Nie widziałam jej od kilku dni. Na pewno nie uciekła? Nie mogłaby. Proszę, znajdź ją. Przypominasz mi matkę. Zawsze próbowała mnie chronić. A więc rozumiesz. Gdzie ostatnio była? W Dodzio. Dodzio. Wróciłam wcześniej. Miałam mnie dogonić, ale nie dotarła do domu. Poszukam jej. Będzie dobrze, bitko. Minecraft na końcu Sage. No słuchaj. Chodzi o to, żeby na końcu streama było najlepsze. Poczekać. Do Rocket League i Warzone'a może w ogóle nie dojść. Ale że dzisiaj stwierdziłem, że pomagamy sobie mieszkańcom na początek. Szukam dziewczyny imieniem Kuma. Dziewczyny, chłopcy, kury. Za odpowiednią cenę mam wszystko, co zechcesz. Głupiec. No tak, zdarza się. Idziemy oczywiście do człowieczka tutaj. Znasz dziewczynę o imieniu Kuma? Córkę handlarza? Znam ją, ale dawno już nie widziałem. Muszę ją znaleźć. Dziwny dźwięk. Przepraszam, nie mogę ci pomóc. Pozdrowienia dla YouTubka oczywiście, tak, atencja. Zbadaj zniknięcie Kumy. I oczywiście Szukam pijaczek wszystko dziewczyny o powie. imieniu Kuma. Ja tam nie znam nikogo i wcale nie chcę. Zostaw mnie. To się dowiedziałem. Rozmawiaj z Roninami w Dojo. Wojowniku, tutaj. Idę. Wiem, kogo szukasz. Znasz Kumę? Tak, ale tu nic nie powiem. Dziewczyny, Chodź. nie ma RK, gramy w koniki. Idziemy, szukamy jakiejś dziewczyny. Kuma. Kuma się nazywa, bo ona nie kuma. Wiedziałem, że coś tu śmierdzi. Coś jest nie tak. Matka dawno jej nie widziała. O. Oczywiście musi być na początku odcinka kichnięcie. Koniki, tak, zaraz będą koniki. Przyjaźnimy się. Widziałem, jak odchodzi z mężczyzną, który miał dla niej pracę. Ale jaką O. pracę? Prowadzenie tawerny. Chciała zarobić pieniądze dla matki. Obiecałem, że dochowam sekretu. Gdzie ta praca? W tawernie Numanaka, przy głównej drodze. Jakaś dupeczka. Odszukaj tawernę Numa coś tam. Dobra, to stąd będzie bliżej, czy od Lisa? Chyba od Lisa. Erka znowu tylko na chwilę. Ten smutek robisz mi na twarzy, kobito. Smutek. Dobra, idziemy. Top, 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 top. Widzę tawernę. To jak nic ona. Gdzie ty, RK, uciekasz? O. A w Warszawce jesteś? A widzisz, ja jestem codziennie w Warszawce. W jakiej galerii jedziesz? O, bo ja idę tu się klepać. O, będzie cichciach. No dygnij, no. Złote tarasy. Czekasz na dzień, kiedy wszyscy złote tarasy będą aktywni. To niemożliwe raczej, Maja. W złotych tarasach to nie byłem, Jezu, ile lat. Mi się po prostu od kiedy... A, z 4 lata nie byłem, od kiedy zrobiłem prawo jazdy. Tak dokładnie rzecz biorąc. Mi się nie opłaca tam jeździć, wcześniej tam do kina chociaż jeździłem. Mówisz, że będzie pięknie na Discordzie wyglądać, jak będą wszyscy z moderacji. O. Ale ten łuk jest OP. Op, op.
O, o, o. O yeah. Uspokójcie mojego głoda. Słyszycie? Klikamy w link na czacie. Pewnie było na streamie oczywiście. Tu na odcinku na YouTube też. Mieszkają zaraz przy złotych, to kasiaste są. Najdroższe mieszkania w Warszawie. Temu panu już dziękujemy. Ej, czy ja nawet damage raz nie dostałem? A tak pyk, pyk, pyk. Coś jeszcze tu jest? Łopanie, ile ich jest? Dobra, ciach, ciach. Opa. Mamy tego gnojówę. Ja widziałem Maja, bardzo ładna animacja na sztuka i fanarty. Na Discordzie. O, op, op, op. Ej, gdzie jest tamten? Co, on zdechł od jednej takiej prygniętej strzały? Nie chcę umierać. Op, 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 op. O, cześć chłopaki, no ale... Au. O. Aj, aj, aj. Bez. Tak się szczyło z łuku na kontrolerze. A to jeszcze nie wszyscy? Dobra, ostatni. Kazali mi to robić. O, pięknie. Co kazali ci robić? Okradać ludzi. Miałam czekać przy drodze i wzywać pomocy. Większość się zatrzymywała. Część chciała pomóc. Inni... Już po wszystkim. Wracajmy. Pomogliśmy tej dziewczynie. Widzicie? Dobre uczynki są super. Zaprowadź Kumę w bezpieczne miejsce. Pewnie i tak ją zabiją. 80 metrów od tego. No dobra, to idziemy tam. Tup, 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 tup. Kuma. Mama? To szaleństwo. Poddaj się, a dam ci żyć. Dziewczyny, chłopcy, kury. Za odpowiednią cenę mam wszystko. Aha, to ten typiasz. Trzeba to przerwać. O, będzie fight. Oj! Oj! Ciach, ciach! Bez. Już jestem zarąbisty w tę grę. Cieszę się, że pomogłem. Jak nas znalazłaś? Szłam za tobą. Widziałam, jak rozmawiasz z Roninem, gdy zniknąłeś. Sama do niego podeszłam. Odważnie. Roninowie są nieprzewidywalni. Nic nie równa się ze strachem przed utratą dziecka. Nie sądziłam, że cię jeszcze zobaczę. Kłaniać się, baby. Tak jest. Eluwina. Talizman dzikości, talizman ofensywy. I co? Komu jeszcze by tu dzisiaj pomóc? Ciało i kamień. To jest plan. Pomożemy ciele i kamieniowi. Albo skończymy... Co powiedzieć pani Masako?
Ja proponuję, żeby od razu polecieć do pani Masako. Oui, żabeczka. I oui, tutaj była man mały głód. Klikamy w reklamki. Dobra, elegancko. Idziemy pomóc Masako. Spotka się z Masako na cmentarzu w Kushi. Dobra, chyba dobrze biegnę, ale nie jestem pewny. Dziedziusi! Pani Masako! Mów, mnichu! Proszę przestań! Gdzie Junshin? Masako, co ty robisz? Rozwiązuję temu mnichowi język. Panie, pomóż! To porąbana? Zostaw to mnie. Zgoda. Ale jak nic nie wskurasz, ja to zrobię. Myślałem, że mnie zabije. Nie spotka cię żadna krzywda. Co wiesz o Junshinie? Na razie Erka. W klonowej świątyni. Ale napadli ją Mongołowie. Grozi mu niebezpieczeństwo. Znajdziemy go. Tak, tak, jest zabijanko. Lecimy. Masako, let's talk. Junshin? Spiskował przeciw mojej rodzinie. Ale pomaga uchodźcom. Poza tym nie było go na liście. Ktoś zostawił mu list w świątyni. Taki sam jak wiadomości, które mieli spiskowcy. Junshin miał dostać zapasy dla uchodźców. W zamian za nie miał sprzedać informacje na mój temat. To tylko oferta. Nic pewnego. Dowodzi jednak, że miał kontakt z zabójcą mojej rodziny. Dokopiemy się do prawdy. Porozmawiamy z Junshinem. Masz moje słowo. Pogadamy. No problem. Był w klonowej świątyni. Piskowiec. Co sądzicie o tym Masako? Kto będzie tym zabójcą i całej Zaczekaj. Rodziny? Szybciej. Nadal tak w sumie nie wiem. Gdy znajdziemy mnicha, ja się nim zajmę. Pamiętaj, mamy z nimi porozmawiać. Ludzie, którzy zabili moją rodzinę, przemawiali mieczami. Masako, nie zabijesz Junshina, póki nie będziemy pewni jego winy. Twojego ojca zamordowano. Nie no, pan Ishikawa jest ten. Nie. Pan Shimura go wytropił i uciął mu łeb. Miałeś szansę się zemścić, Dinie. Pozwól mi na to samo. Ishikawa jest z innego wątku fabularnego. Na pewno nie on. On w ogóle tutaj nie ma związku. Dosyć! Dranie! Zapłacicie za to! Ale ich zrobiłem. I gdzie oni są? Halo? Oj, ciach ciachy. Tak się to robi. No dobra, to było proste. Co dalej? Świątyni. Musimy znaleźć Junshina. Tędy. Za Junshinem. Junshin. Świątynia jest blisko. Tak jak mnich. Idymy, idymy. Uwaga. Damy im radę. Nie. Już chciałem strzelać. Zabić mnicha. Dobrze. Ten jest mój. Weź tamtego. I jesteśmy. Dostałem jeść. Wolisz Fall Guys gruby? Znaczy wolisz Fall Guys? No słuchaj. Że tak powiem.
A ja chcę sobie w to pograć. Fall Guys też możemy pograć. Pan z dużą pałą, chodź tu. No i zabili mi Junshina, nie. Mamy to. O Jezu. Masako. Odsuń się, Jinie. On zdradził moją rodzinę. Uciekaj. Będziemy walczyć z Masako? Walcząc, damy im zwycięstwo. O. O! O! Tak coś czułem, że będę się z nią w końcu lał. A ty, a i co teraz? O ta. O! No tak se podtrzymamy i teraz co, żadnego tekstu? Bronisz mordercy! Mieliśmy porozmawiać. Rozmowa nic nie da. Obiecałaś. Złożyłem obietnicę rodzinie. Ale zrobiłem unik. No tak, bo ja sobie jakieś lepsze uniki wykupiłem. O tak, i teraz się z nią lejemy. Ale ona jest overpower. Oui. Ciach, ciach. Dajesz Masako kobity górą, ja ci dam Maja. Ten mieczek koło niku ci uderzył do głowy. Oj! No chodź. O nie! Oj, oj, oj. Ufałem ci. Oddam. Jeszcze raz. Mnicha. Nie. Oj! Oj! Chodź tu, babo. Jesteś zła i niedobra. Bronisz mordercy! Mieliśmy porozmawiać. Rozmowa nic nie da. Obiecałaś. Złożyłem obietnicę rodzinie. Fucken, fucken. No, no, gin, kurde, babo. I co, jak co, ale bossowie są tu trudni. Ale ją porobiłem. Słyszysz, nadchodzą, to oni są wrogie. Oui. Au. Oui. Oui.
Dobra. Wygrałem. Ty, no to było dobre, taka konfrontacja. O! Dobra, tak pana najpierw. Kurde! O! Oj! O nie! O tak. No nie zabiłem jej, Maja, spokojnie. Nie, jeszcze nie. Nie mogę zawieść. No oj, oj, oj. Fucking, co jest? No podpalili mi dupkę. Aż mi się mikrofon wywrócił, jak zobaczyli, że gra w sushi, to nie oglądają, no bo nie wiedzą, co dobre. Fucken. Dobra, ciach, ciach. Bo wiedzą, że na YouTubie można obejrzeć... A, tam. Na streamku zawsze fajnie. No idź ty, kurde, karakanie. Tak, Majo, bo ty jesteś tutaj, dokładnie. O to chodziło. O, o, ten pan jest duży. Dwóch panów jest dużych. Opa. O tak, kapitan is dead. A idź ty. Dobra, zablokował się za filarem jeden z drugim. Trzymam 9-8, to jest Damian. Świetna gra. O, to masz ogień w łeb. Nie, to jest Damian. No pogadajmy, jak już dałaś mi słowo. Gdy go zobaczyłam, widziałam tylko moje zmarłe wnuki, ich twarze i pokaleczone ciała. A ty go ochraniałeś. Chciałaś mnie zabić? Straciłaś rozum? Straciłam wszystko. Nie, poświęciłaś wszystko dla zemsty. Coś w tym jest. Co niby czujesz, myśląc o Ryudzie? Pochłonąć. Ani skłócić z bliskimi. Dokładnie tak. Buzi, buzi. A w życiu. Wytropimy go. Masako. Nie podnoś na mnie miecza. Dobrze. Obiecuję. Wow. Kulturalna rozmowa? Impossible. Dobra, no tu go wypchnęło i powiedziałem, żeby uciekał. O, długa misyjka jak na Masako. Uciekł do lasu. Jak znajdziemy Junshina, może ja pierwszy z nim porozmawiam. Jednak mi nie ufasz. Nieważne. Junshin nie zaufa. A trzeba go przekonać. Dokładnie tak. Ale pamiętaj, Jinie, do mówienia wystarczy mu język. Czy ja w ogóle idę za śladami? Bo tak... O, są ślady, dobra. Tak sobie idę, idę i... Dobra, idziemy.
Raz, raz. Pyk, pyk. Ciop, ciop. Tutaj mamy jeszcze dalej ślady. No i gdzie on? O, tutaj mamy chłopa. Proszę. Kto zaoferował zapasy w zamian za informację o Masako? Mówiła o sobie pani Hana. Urzesz! Masako, nie. Kim jest pani Hana? Moją siostrą. Zabiłam zresztą mojej rodziny. Odwiedziła mnie dwie noce temu. Miała czerwone kimono ze złotą szarfą. Pamiętam, że pachniała jak chryzantemy. Nie. Własna siostra ją dyma. Jej o tobie nie powiedziałem. Przyrzekam. Zostaw nas. Moja siostra żyje. Zamordowała dzieci. Dlaczego chciałaby zniszczyć twój klan? Nie wiem. Ale muszę ją znaleźć. I zajebać. Nie musisz robić tego sama. Spotkajmy się w Kamiagacie. Ui, udało się. Nieźle. Dobra. O, cześć Ziutek. I dziękuję YouTube'kowi. Lajeczek, komentarz, subskrypcja, dzwoneczek. Zapraszam na Twitcha i Discorda. Wszystko jest w opisie, także dziękuję za oglądanie.